No i wystartowali. Mamy BO3, czyli do dwóch wygranych. I oczywiście w górnym prawym Spirit. Znany jako Piotr Walkiewicz. No dobra. Ze strony Harstema na razie taki trochę dość nietypowy pylon. Kevin De Kooning oczywiście, zawodnik teamu Shopify Rebellion w dolnym lewym rogu. No i proszę. No nie mówcie, że tutaj da się postawić koszary. Już myślałem, ale to byłby skandal. To byłoby za dobre miejsce. To też nie jest złe, ale to by było skandalicznie dobre. Dlatego, że jeżeli proba by tutaj wcześniej przyjechała, to nie mogłaby tak łatwo tej SCV-ki, znaczy tak w miarę łatwo atakować. Ale na szczęście nie jest to takie właśnie za bardzo możliwe. Arcem robi barykady z budynków, tutaj pewnie też będzie budynek, to będzie budynek. Tutaj nie wiem, czy go zrobi, czy nie zrobi Harstem, to się okaże. Ale na pewno Spirit od samego początku rozgrywki będzie męczyć Harstema. No kurczę, już bunkier nawet buduję. No i to jest dość przyjemna pozycja dla bunkra właśnie, bo jeżeli przerwiemy i wznowimy budowę bunkra, to jest właśnie duża szansa, że SCV-ka pojedzie w takie miejsce, z którego nie będzie do złapania dla proby, że trzeba będzie znowu probą dookoła pojechać, a zanim pojedziesz dookoła, to ta SCV już znowu może zostać przestawiona w inne miejsce. No i dzięki temu, może nie ma gwarancji, ale jest bardzo duża szansa, że bunkier zostanie ukończony. I teraz do tego bunkra wspomniany Reaper może się wpakować. No i dwie proby już nawet zniszczył Reaper. O, może tę jedną jeszcze? Nie. Nie zaryzykuję. Ładnie, naprawdę ładnie to gram. O nie. O nie. No nie poszło. Co się dzieje? Dlaczego ten cyklon tak tutaj wpadł jak Rambo do lasu? Ej, kurczę, no. Przypominam, że jesteśmy na nowym patchu, nowe mapy to widać, ale nowy patch też tutaj właśnie jest i ten cyklon ekspresowo niszczył każdą kolejną probę. No fantastyczny początek, co się stało? 7 probek stracił Harstem. To już jest tragiczny początek dla Holendra. Presja, synu, presja. Podoba mi się to, no. Piękna sprawa. Cyklony zdecydowanie bardziej niebezpieczne, mają większy DPS, troszeczkę mniejszą wytrzymałość, troszeczkę też teoretycznie gorszy zasięg. Z tym zasięgiem to można debatować, czy on taki właśnie dużo gorszy. Lecimy, lecimy do pierwszej bazy Protossa. Nie udało się tej miny zakopać. Spirit liczył na takie bardzo mocne uderzenie. Nie udało się go wymusić. No i tutaj też będzie ucieczka. Myślę, że tę minę to złapie. Dokładnie. No i przyspieszenie. No i fajnie, fajnie. Poszło jako taką. Jeszcze Raven.
Pamiętajmy, że obecnie Raven nie ma umiejętności Interference Matrix, więc nie może wyłączyć na przykład Kolosa. Trzeba opracować tę umiejętność, a widać, że Spirit nie będzie tego robić, bo już nie ma dobudówki przy starporcie. Oddał ją koszarom. Sorry, nie zwróciłem uwagi, ale właśnie mina chyba zrobiła giga robotę. Akurat patrzyłem na Ravena. No i to jest widać, że Protosie myślą podobnie. Ja i Harstem spojrzeliśmy tam, gdzie nie powinniśmy. No i to jest gigantyczny rezultat. 23 proby mu rozwalił aktualnie Piotr. No to już w zasadzie dostał w nerkę, dostał w wątrobę. Teraz to już oczywiście jako Protoss można się tylko modlić. Ale to zaraz nadejdzie kara i tak. Kara jest nieuchronna. Dobrze, Piotr podchodzi być może już z finalnym pushem. Kolos, jak widzimy, bardzo wolno atakuje, niszczy Siege tanka. Ohohoho! Jak się od razu wgryzł w Protossa, szanuje. No niestety też trochę piechoty zostało stracone, ale jest okej. Okay. W porządku za Kolosa. Czekamy na posiłki, czyli na trochę więcej piechoty i wtedy można ponownie atakować. Ładnie, steampack odpalony i tutaj Spirit mógłby na przykład rozstawić swoje tanki. Trochę szkoda, że Harstem wszystko widzi. Doskonale, pylon zniszczony, teraz Kolosa i... No i już znowu Protoss pokonany, pięknie, łatwe zwycięstwo w sumie. Już mi się przypomina, jak Spirit chyba też parę dni temu grał na Harstema i też tego tak ładnie poskładał. Tu i ówdzie. Good job. Dobra, lecimy. W górnym lewym rogu Spirit, w dolnym prawym Harstem. Zawodnik teamu Shopify Rebellion nie miał za dużych szans po stracie 23 probek. W początkowym etapie gry, gdzieś tak do 6 minuty, 18 sekundy to miało miejsce. Kiedyś teranie robili tego Reapera na proxy, a potem często dorabiali fabrykę i od razu cyklona, ale wtedy, żeby zrobić cyklona, trzeba było tech laba. Teraz, żeby zrobić cyklona, wystarczy sama fabryka, bez żadnej dobudówki. No i fajnie Spirit tutaj to zrobił, że zamiast Heliona, zamiast miny, zamiast takiego późniejszego cyklona z Techlaba, no to widzi, że można robić też szybkiego cyklona i wtedy przyjeżdżamy do przeciwnika, a przeciwnik nie do końca ma na to jak odpowiedzieć chyba. A przynajmniej na razie Protossi niczego nie wymyślili, no możliwe, że baterie trzeba będzie wcześniej stawiać w drugiej bazie. No i fajnie, fajnie. Wczesny Reaper, wczesny cyklon i łatwa przewaga. Co robi Harstem? Się tak wtulał w ten command center.
Mamy oczywiście adeptkę, warp gate'a, pełną saturację, zaraz do asymilatora wyślę propki harstem. No i co my tutaj mamy? Harstem zaparkował swoją probą niedaleko bazy Piotra. Natural już powolutku się kończy. Tutaj też fabryka, jak widzimy, na ukończeniu. Ciekawe, czy przeleci. A nie, jednak nie. Jednak mamy cyklona. Ze strony Protosa technologia. No i jest też adeptka. O, Harstem chciałby spojrzeć. Ej, kurczę, dzięki temu, że on obił wcześniej SCV-kę, to może zdąży. A jednak nie zdążył, jednak ekspansja była pierwsza. Trochę szczęścia to było. Spirit już ma cyklona. Cyklon wyjeżdża na mapę. A niewiele z niego wyniknie. Teraz tak, proba i pylon na godzinie 12. Mam wrażenie, że to może być jakiś triple albo foregate grany przez Harstema. No to wygląda bardzo niebezpiecznie. Wystarczy, że sporo tych stalkerów adeptek wyjdzie na mapę i skoczy mu po prostu Harstem. No dobrze, jest bunkier, a chociaż przydałby się już może nawet powolutku drugi, ale Spirit nie widzi wszystkiego, co my widzimy. On nie wie o tym ukrytym gateway'u na godzinie 12. Medivac zmierza do bazy przeciwnika. Tutaj ma takie właśnie pylony poustawiane Harstem. Zawczasu. No i zobaczymy, co z tego będzie. O, nic na razie nie będzie. Medivac stanął. Medivaki teraz w aktualnym patchu zostały właśnie powiększone. Łatwiej je zauważyć na minimapie. Znaczy tylko na minimapie zostały powiększone. Model tutaj w grze jest taki sam. Ale na minimapie dużo, dużo prościej Protossom. No i jest reakcja. Jedna proba zniszczona, tutaj też widać, że mina odpaliła. Chyba nie podniesie tej miny. O, dokładnie, chociaż proby jak dziwnie zostały. Co jest z tymi probami? Co one nie wróciły dwa razy do wydobycia? Jakieś dwa duże miskliki zrobił Harstem. Mamy też Ravena lecącego w kierunku bazy Protossa. Tutaj bunkier jak widać rozwalony, czy tam sprzedany był może chwilę temu. Warpuje Harstem.
bardzo łatwo cyklona stracić, dlatego dobrze, żeby go Spirit trzymał bezpiecznie z tyłu na takiej drugiej, trzeciej, czwartej linii. On robi fajne obrażenia, lepiej go nie tracić za szybko. Dobra, kolejny push Piotera. Może znowu będzie całkiem łatwe zwycięstwo. No tym razem nie udało się zniszczyć 20 paru probek, teraz jest tylko 6, ale i 4 stalkery stracił Harstę, więc trochę słabo. Ach, tutaj jeszcze autoturret poleciał. No Raven cały czas żyje na dole. O nie. Wiedziałem, że ten Immortal kliknie. Był dziwny Immortal. Wyszedł tak na przedpole sam. Nie wiem, co robi też Harstem z tymi zlotami. One chyba powinny lecieć na kontratak, a nie tu, gdzie idą. A, on tylko jednego zlota chce przeznaczyć. No ale... Okej. Okay. Dziwnie. Spirit wie, że może to być jakieś okrążenie za momencik, dlatego ucieka. Tutaj miny. Zdesantowane pod Protosa. Dobrze. Tu mina, tam mina, tutaj jakieś zaczepki. Fajnie to wygląda. Ej, chwila, czy mi się wydaje? Nie, dobra, spokojnie. Warpgate zniszczony, pylon też atakowany. Ale wracamy na pozycję, panie Piotr. Dobrze, bo już ma plus jeden do ulepszeń, więc nawet w jakim miejscu walka nie będzie, to będzie w miarę okej. Okej, rozstawia tanki, oba uderzą. Ale tylko w zeloty. No walczymy, ale bardzo ładnie walczymy. Nie no, wygrywa Spirit, to bez problemu, nawet może gonić Protosa. Nie ma konkasji wszelkiej chyba, ale... nie musi mieć, i tak dogonił, i tak wygrał, i tak miazgunia. No i Harstem załamany się poddaje, nie chce nawet tego dłużej toczyć, bo wie, że to już raczej byłaby kwestia czasu. No i pięknie. Pięknie Protos, pięknie. Nie mógł tu walczyć Harstem, chociaż on tak się pojedynkował, jakby mógł. A tu psikos, GG. Wykrzyknij kiedy. Siema Rob, witam mocno. Ray Sky, siema Plugawy Joe. Mm-hmm.